Od zarania dziejów człowiek marzył o długowieczności, ponad przeciętnej mocy i wiedzy dorównującej bogom. Ale co, jeśli ci bogowie, zamiast wspierać ludzkość, czuwali nad tym, by człowiek nigdy nie zbliżył się do ich poziomu? W Księdze Rodzaju znajdujemy kontrowersyjne fragmenty, które ujawniają nie tylko boski gniew, ale i strach. Strach przed ludzkim potencjałem. To nie są tylko historie o karze i grzechu. Czytając Biblię, można odnieść wrażenie, jakby były to istoty pragnące kontrolować naszą rasę i powstrzymać nas przed osiągnięciem pełni naszej mocy. Czy naprawdę moglibyśmy stać się równi Bogom? W tym filmie zgłębimy kontrowersyjne fragmenty Biblii, które ujawniają prawdziwe powody wygnania z raju, ograniczenia długości naszego życia oraz zniszczenia wieży Babel. Zastanówmy się razem, czego bali się starożytni bogowie? 1. Wygnanie z raju, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Pierwsza historia, na którą warto zwrócić uwagę, to opowieść o raju. W Księdze Rodzaju, rozdział 2, od 16 do 17, Bóg daje Adamowi i Ewie zakaz spożywania owoców z dwóch drzew, znajdujących się w raju, drzewa poznania dobra i zła oraz drzewa życia. Po tym, jak zakaz ten zostaje złamany, Bóg wypowiada słowa, które zdradzają jego obawy. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie ręki, aby zerwać owoc z drzewa życia i żyć na wieki jak my. Fragment ten ukazuje głęboki lęk Boga, że jeśli człowiek zyska wieczne życie, stanie się w pełni równy Bogu. Bóg decyduje więc o wygnaniu Adama i Ewy z ogrodu Eden. I Pan Bóg wypędził go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Po wypędzeniu człowieka umieścił cheruby z mieczem ognistym, które strzegły drogi do drzewa życia. Księga Rodzaju, rozdział 3, od 23 do 34. Ta historia podkreśla, że wygnanie z Edenu nie było tylko karą, ale środkiem zapobiegawczym. Bóg chciał mieć pewność, że człowiek nie zyska wiecznego życia, co byłoby krokiem ku równości z boskimi istotami. To sugeruje, że boski strach przed utratą kontroli nad ludzkością był jednym z powodów tej decyzji. 2. Skrócenie życia człowieka do 120 lat. Kolejny fragment, który pokazuje ograniczenia nałożone przez Boga na ludzkość, pojawia się w Księdze Rodzaju 6. 3. Bóg, widząc rozwój człowieka, stwierdza, że duch nie będzie trwać w człowieku na zawsze. I rzekł Pan: nie będzie przebywał duch mój w człowieku na wieki, gdyż jest on tylko ciałem. Dni jego będą więc wynosić 120 lat. W starożytnych opowieściach przed potopem ludzie żyli po kilkaset lat, co wskazuje, że Bóg zredukował długość ich życia, by ograniczyć ich możliwości. Ograniczenie życia do 120 lat miało zapobiec temu, by ludzkość osiągnęła zbyt wielką wiedzę i siłę w ciągu jednego życia. Czym była ta decyzja, jeśli nie formą kontroli nad rozwojem i ewolucją człowieka? 3. Wieża Babel, boski strach przed ludzkością zdobywającą moc. Historia budowy wieży Babel, która pojawia się w Księdze Rodzaju, rozdziale 11, jest kolejnym dowodem na to, że Bóg obawiał się nieograniczonego potencjału człowieka. Ludzie postanowili zbudować miasto i wieżę sięgającą nieba dla chwały Pana. A Pan rzekł: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieł. Teraz nic, czego zamierzają dokonać, nie będzie dla nich niemożliwe. Bóg, dostrzegając ich jedność i siłę, zstępuje, by pomieszać ich języki. Rozproszenie ludzi po całej ziemi oraz różnorodność języków miały zapobiec ich zjednoczeniu. Jest to kolejny przypadek, w którym Bóg, obawiając się możliwości człowieka, podejmuje działania ograniczające.
Pomieszajmy ich języki, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. I rozproszył ich Pan po całej powierzchni ziemi i przestali budować miasto. Werset 7-8. Historia wieży Babel pokazuje boskie obawy wobec ludzkiego rozwoju. Bogowie nie chcieli, by ludzie, działając w jedności, stali się zbyt potężni. Być może obawiali się, że zjednoczona ludzkość osiągnie poziom technologii i wiedzy, która uczyni ich równymi istotom boskim. Historię z Edenu, skrócenie życia do 120 lat i pomieszanie języków w Babel to biblijne przykłady interwencji Boga w rozwój człowieka. Przedstawiają Boga, który zamiast zachęcać człowieka do pełnego rozwoju, ogranicza go, strofując dążenia ludzkości do wieczności, wiedzy i jedności. Czy ludzkość była zbyt ambitna w oczach Boga? Czy też bogowie obawiali się, że pewnego dnia człowiek może zyskać moc równą boskim istotom? Wszystkie te historie prowadzą nas do pytania, czy Bóg naprawdę chciał, aby człowiek osiągnął pełnię swojego potencjału? Czy może ludzkość jest stale ograniczana, by nigdy nie osiągnąć poziomu boskości? To pytanie pozostaje otwarte. Jednak jedno jest pewne. Biblia pełna jest wskazówek, że ludzkość od samego początku podlegała boskiej kontroli. Jeżeli film Ci się podobał, to na pewno zainteresuje Cię mój kolejny materiał zatytułowany Wojny Jahwe, gdzie dokładnie omawiamy, co robili Izraelici 40 lat na pustyni. Serdecznie zapraszam.